Bo teraz rybie nagle, tak? Musimy wprowadzić coś, bo to są właśnie uzgodnienia z dzisiejszego spotkania. Który mamy, tak? Ja przepraszam, że tak, bo gdzieś tam było... Który jest? Punkt 10. Szanowni Państwo, mam wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia naszej uchwały z dnia 30 sierpnia. I teraz tak. W trybie artykułu 21 ust. 1 regulaminu dzielnicy 16, to znaczy w trybie, paragraf 21, tak? Ale nie, ja rozmawiam z wami. To znaczy jest to tak, tłumacząc, prawda, ten zapis jest to tryb nagły i tak jak powiedziałem, do ostatniej chwili czekaliśmy, szukając możliwości realizacji naszej uchwały. Okazało się, że dzisiaj jeszcze zostało potwierdzone, że wniosek nie będzie przyjęty przez budżet, czyli te 11 500 zostałoby. Ratujemy to, co się da, tą naszą uchwałą i w tym momencie anulujemy tą naszą uchwałę odnośnie tego światłowodu. Wytłumaczę to, że tak powiem, w trakcie procedowania. Dlaczego tak się wydarzyło, kto gdzie, to sami Państwo określicie, jak powiem, jakie były fakty. I teraz tak. Będziemy o tym światłowodzie tutaj na Andersa? Nie, o światłowodzie do gastronomika, do szkoły gastronomika. Tam było 11. Chcieliśmy pozbierać zadanie z naszego budżetu i z priorytetów z komunikacji z mieszkańcami, chyba tam. Materiały promocji. Chcieliśmy zrobić zadanie, które by było potrzebne, prawda? I zrobiliśmy takie zadanie, aczkolwiek okazało się mimo, a to o tym będę mówił może jak prowadzimy, żeby dwa razy się i teraz tak, głosowanie tego wniosku o wprowadzenie. Najpierw wprowadzenie, później będzie podejrzewam wprowadzenie projektu uchwały, prawda? Głosowanie uchwały. To teraz wprowadzenie, czyli wprowadzamy pod obrady dzisiejszej sesji ten projekt uchwały o uchylenie naszej wcześniejszej uchwały. To był głos za, rozumiem, i głosów przeciw nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. I teraz otwieram dyskusję. Tak jak powiedziałem, dzisiaj na spotkaniu jeszcze rozmawiałem z panią dyrektor Walówką, która i z panią Kardas, która opiekuje się tutaj tymi naszymi wnioskami. I okazało się, że mimo dekretacji na piśmie pana prezydenta, który zgodził się na to, żeby to dwa zadania nasze wprowadzić, czyli 30 tysięcy na rejestrator i monitoring w Zikicie i 11,5 tysiąca na podłączenie szkoły gastronomicznej do e-Krakowa. Ale zrobiło się tak, że nagle zginął wniosek, później wniosek się znalazł, później pismo pana prezydenta gdzie zginęło, później się odnalazło, ale nie w oryginale, tylko w kopii. I w pewnym momencie okazało się, że do 15 listopada można było wprowadzać rzeczy do budżetu i termin został przekroczony. Dziękuję. Powiem szczerze, jest to pewien wstyd dla urzędu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, dla mnie to, co ja w tej sprawie zrobiłem, powiem szczerze, zrobiliśmy 120%, żeby wykorzystać te środki i okazało się, że gdzieś tam w jakiś dziwny sposób, który wyjaśnię z panem prezydentem i będę próbował, żeby pan prezydent swoimi kanałami wykonał to zadanie. Nie wiem w jaki sposób, ale będzie, mam wrażenie, że powinien się przynajmniej poczuć się do tego, żeby tutaj pomóc zrealizować to zadanie. Zwłaszcza, że to jest nieduże zadanie, ale... Na pewno zrobi. Dziękuję, jestem już tam przecieki. Ale nie, no na pewno zrobi, bo jak... Przecież zdaje się, że podwyżkę biletów sam chyba przegłosował. Ale myślę, to nie chodzi o to. Myślę, że to nie chodzi nawet o podwyżkę. Ja bym powiedział dżentelmeńską umowę. Dżentelmeńską umowę. Jest podpisana PO z prezydentem, więc tylko radni PO, że tak powiem, przegłosowali podwyżkę biletów. To myślę, że tak się zrehabilitować. Rozumiem, że pan jest przeciwko podwyżkom. Ale to nie ten temat. Wierzę. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Kto by chciał zabrać? Czy coś jest niejasne w tym temacie, o którym mówiliśmy? 5 tysięcy tak naprawdę zostanie nie w priorytetach. Za te pieniądze, które zostaną z powrotem u nas, nie, bo tam jest chyba 6 tysięcy u nas. Tam jest uchwała. Pod czym jest nasza uchwała w koszulce? Tak. Ale, są,
Ale to jest 5 tysięcy? Tak, bo a my żeśmy dali 5? Musimy uchwalić, tak jak żeśmy przyjmowali. Jedną uchwałę. A później druga. A, czyli będą dwie uchwały. Czyli w tym momencie, szanowni państwo, niestety 5 tysięcy pójdzie w powietrze. Jak to mówimy tak, że nie będzie wykorzystana przez dzielnicę. Z tych 6 może część nam się uda zrealizować. No, może 2000. Może na zakup tonera albo czegoś, co możemy tutaj zakupić do biura. A reszta niestety będzie nie wykorzystana. I to mówię, żeby była świadomość, prawda, w jaki sposób niektóre rzeczy się realizują w naszym budżecie. Nie ma więcej głosów w dyskusji, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Dzielnicy z 30 sierpnia 2012. Kolejny punkt to jest znowu wniosek o wprowadzenie projektu uchwały, tak jak powiedziałem, to jest ta druga część, którą również będziemy musieli anulować w trybie paragrafu 1 ust. 1 regulaminu 21. Tak? Ustęp 1 regulaminu dzielnicy 16, to znaczy w trybie nadzór. To był głos za, czyli jest głos przeciw, nie widzę, czyli głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Również nie widzę. I otwieram dyskusję. Tak jak powiedziałem, przy wcześniejszym projekcie uchwały, dokładnie to jest ta druga część. 6 tysięcy, które będziemy chcieli przynajmniej w jakiś sposób zabezpieczyć biuro, przynajmniej w tonelu, które by nam tutaj pomogły. Tyle. Ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Dzielnicy 16 z dnia 30 sierpnia 2012. Oświadczenia i komunikaty.